Powiedz mi, czy ty jesteś na jakiejś diecie obecnie? Nie. A kiedyś byłeś? Nie. A będziesz? Nie sądzę. Ja mam bardzo zdrowe podejście do kwestii odżywiania się i słucham swojego organizmu. Jeśli czuję potrzebę zjeść coś niezdrowego, czyli pizzę czy frytki, to oczywiście sobie na to pozwolę. Frytki z głębokiego tłuszczu? Jak najgłębszego. Nie, śmieję się oczywiście, ale jeżeli organizm gdzieś tam zasygnalizuje, że ma ochotę na frytki, to na pewno nie będzie sytuacji, gdzie będę sam ze sobą walczył, tylko po prostu sobie poskubię te frytki i będę mieć spokojną głowę. A masz coś takiego, że na przykład wiesz, że musisz zjeść 5 posiłków dziennie i nie, tak pilnujesz życiu. Tego? Czy jesz wtedy, kiedy masz na to po prostu dokładnie ochotę? Dokładnie tak. Czyli nie liczysz tutaj tyle białka, węglowodanów? Nie, zwariowałbym, naprawdę. Bardzo wydaje mi się mądre i racjonalne podejście to jest słuchanie przede wszystkim swojego organizmu. Oczywiście, jeśli byłbym profesjonalnym sportowcem, który przygotowuje się do zawodów, to jest zupełnie o czymś innym mówimy. Natomiast taki zwykły Jan Kowalski, polecam słuchanie własnego po prostu organizmu. Jeżeli jest się głodnym, to zjeść, ale jeżeli nie jest się głodnym, to nic na siłę. Słuchaj, mówiłeś, że zdarza ci się zjeść coś niezdrowego. Jak często? I co najchętniej wtedy zjadasz? Ostatnimi czasy mam bardzo dużą ochotę na pizzę. I tak myślę, że raz w tygodniu jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby zjeść parę kawałków. Ja nie mówię tutaj o pizzy XXL, tak? I 3 jednego dnia, natomiast jeśli człowiek czuje potrzebę, jeżeli ja mam taką potrzebę, to z wielką chęcią sobie, szczególnie do Euro 2016 teraz, te mecze dawały takie poczucie, że czegoś brakuje na tej, leżąc na tej kanapie i ta pizza była takim fajnym dodatkiem. A powiedz mi, skoro nie jesteś na diecie, interesujesz się takim zdrowym odżywianiem, superfood, są ci się znane? Nie interesuję się. Wiadomo, że jakąś tam wiedzę posiadam, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie. Wiem, czego nie należy jeść, szczególnie jeśli chodzi o osoby, które ćwiczą mniej niż ja. Natomiast daleko mi, żeby powiedzieć, że jestem wysoce kompetentną osobą z tego zakresu. Są osoby bardzo kompetentne, nie tylko dietetycy, ale trenerzy personalni, którzy naprawdę w tym siedzą od paru ładnych lat, czy parunastu nawet, i to są osoby kompetentne w tym zakresie. Ja natomiast mówię, ja podchodzę racjonalnie do kwestii związanych nie tylko z życiem, samym sobie, ale nawet jeśli chodzi o treningi, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie. Jedzmy to, na co mamy ochotę, ale jedzmy racjonalnie. Słuchajmy swojego organizmu. Czyli nie masz tak na przykład, że dzisiaj sobie zjesz jakiś zdrowy ryż, awokado, bo wiesz, że to jest zdrowe, może nie do końca smakuje. Nie jesz czegoś, co ci nie smakuje, mimo tego, że jest zdrowe. Tak. Jem to, co mi smakuje i jem to, co jest zdrowe. Na pewno nie będę się męczył jedząc i nie wyobrażam sobie sytuacji, że mój posiłek składa się z rzeczy, które mi nie smakują, a muszę zjeść, bo taki jest wymóg. Nie. Jem to, na co mam ochotę i jem, wydaje mi się, całkiem zdrowe.